Najdzikszy szlak w polskich górach, 450 kilometrów, zimą, pieszo. Takiego wyzwania podjął się podróżnik z Piekar Śląskich. Tomasz Badur przemierzy tak zwany szlak karpacki, by wesprzeć hospicjum w Rzeszowie. Podróżnik ruszy nad ranem i będzie szedł samotnie i bez wsparcia z zewnątrz, między innymi przez góry sanocko-turczańskie, Bieszczady i Beskidniski, bardzo dzikim szlakiem karpackim. Wiele rejonów, przez które będę przechodził, w ogóle nie jest wyznakowane, bądź to wyznakowanie jest tak stare, że go nie widać. Ścieżek praktycznie nie ma. W trakcie wędrówki w internecie równocześnie rozpocznie się zbiórka pieniędzy na rzecz hospicjum dla dzieci w Rzeszowie. To jest bardzo ważne, aby w społeczeństwie była świadomość, że są wśród nas ludzie chorzy, nieuleczalnie chorzy, którym należy pomagać. Tomasz Badur jest doświadczonym górołazem. Półtora roku temu pokonał najdłuższy w polskich górach główny szlak beskidzki.